Skoro nawet cię nie słucham, to po co otwierasz p***? Jak już widzieliście trailer Kontrowersja, to wiecie, że będzie główny trailer 26 września o godzinie 20 na kanale Palion. Każdy z was musi być, moi drodzy, potem jest premierka, ale najpierw na trailerze. Oprócz dudki, widzowie, zapraszam serdecznie na stronkę Tryb Kreatywny. Tam możecie zamówić płytę, widzowie, płytę oraz boksy, które boksy są teraz przecenione. Z boks koszulką oraz z bluzą, z paroma innymi fajnymi gadżetami. A kiedy wyjdzie płyta, czyli za miesiąc, boksy będą droższe. Zapraszam serdecznie. Ale moi drodzy, jak widzicie, nie czuję żadnych emocji. Wszystko jest szare. To co widzicie, ja, mój miecz, moje eku, ewentualnie chleb ma jakieś kolory, bo chyba nie wyprodukowali szarego chleba. Ale wszystko jest dosłownie szare. Moje łóżko, wiele, wiele więcej rzeczy. Czy przeszkadza mi, widzowie, ta roślinność tutaj jeszcze, to bym zniszczył i zniwelował totalnie, żeby tego tu nie było. O, w ten sposób. W ogóle całe palionowo najlepiej, widzowie, jak było szare. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało ze mną, czy jesteś ze mną nie tak, czy jest wszystko w porządku. Oceńcie sami, przyjaciele. Ja wam chcę tylko powiedzieć, że na pewno poprawi mi humor, jak zamówicie coś na Palion Style. Na przykład taką koszulkę, albo tam z prawej strony może widać, o, boksy szkolne, bądź jakąś płytę, Tryb Kreatywny. A pamiętajcie, że jutro też będzie właśnie cały trailer już do nowej piosenki. Także możecie wpaść, na pewno moja szarość może zniknie w ten sposób. Także liczę na was, naprawdę. Dzisiaj, czy wszystko w domku już zmieniłem, przyjaciele? Muszę wam przedstawić mój nowy dom w nowych kolorach, nowych kolorowych barwach. Tu jest wszystko szare. Ten ziomek jest zbyt kolorowy, mi się wydaje, nie wiem czy tutaj pasuje, więc będzie trzeba go najwyżej zniwelować. Ale mój dom wygląda w ten sposób, bo nie, zebrałem tą roślinkę. W ten sposób wygląda mój dom. Nie wiem czy wam się to podoba czy nie, ale ja jestem mega zadowolony i musi mi się to podobać. Także idziemy, widzowie, w ogóle do szpitala teraz. Do moich dawnych przyjaciół, których dawno nie widziałem. Aż jeden dzień, widzowie, ale wczoraj nie chciało mi się po prostu z nimi rozmawiać. Nie wiem co z panem Dariuszem i hejterem, bo z nimi mi się najbardziej chce rozmawiać. Od razu we mnie celujesz, wiedziałem, że jesteś złym przyjacielem. Nie, nie celuję, nie, ja tylko mam to, żeby tobie nie stała się krzywda. Co u ciebie słychać? Ej Dave, chodź tu na chwilę. Możemy przemalować ten szpital na lepszy kolor. Ale co ty mówisz? Ten synek, to jest najlepszy kolor jaki jest na rynku, to jest ta mozaika. Nie. To prawda. Ja bym to zmienił. Ten biały jest ewentualnie okej. Ale... No i co? Czemu jesteś taki zielony w ogóle? No bo jestem żabą, no a ty czemu nie jesteś w ogóle kolorowy, tylko jesteś jakiś wyblakły? Przecież jakie mam fajne no przedmioty. Właśnie. Czy fajne przedmioty? Ale twój ulubiony kolor to zielony. Weź to! Zielony nie. Zmienisz tego, ej! To jest moja prywatna placówka! Zmienimy ją na lepsze. Nie podsuwasz się? Zmienimy ją na lepsze. Jesteś głupi? No serio. Nie zamieniaj tego, to jest brzydsze! Nie, nie możesz tego niszczyć, jestem ochroniarzem, tu proszę wyrzucą mnie z pracy. Nie masz praw, a poza tym to jest brzydsze, zostaw to, wracaj do łóżka, nie zrobiliśmy wszystkich badań, nie, jesteś chory ewidentnie. Zbyt wiele kolorów. Ale ja, co ty robisz, jesteś idę, chory? Ja idę do moich przyjaciół, pana Darka, ale do jakich? Hejtera. Ale to nie są twoi przyjaciele, to są oszuści, nie rozumiesz tego co się stało, ja jestem na dobrym tropie, zaraz się dowiem prawdy, ale daj mi działać, idź do szpitala leżeć. Właśnie ostatnio jesteście podejrzani. Nie, chodź się położyć. To my? Jesteś chyba niepoważny no tak. Teraz. Chodźcie ze mną. Nie no, ty jesteś niepoważny, nie? Pozwalam im wejść i iść za mną, okej? Ty nam pozwalasz? Tak. Co ty mówisz w ogóle, człowieku? No my ci pozwalamy wrócić do szpitala. Patrzcie ile oni mają fajnego szarego koloru, wszędzie jest tak ponuro tutaj. Popatrz, jest wszędzie kolorowy. Czarny kolor. No właśnie. Popatrzcie na czarny kolor pana Dariusza. Wstawaj, synek, wstawaj, synek, szybko, wstawaj. To. O, widzisz? Kurde, ale no przecież nie zadawaj się z nimi, to jest banda... O, co ja tu mam, dobra. Put. Dzień dobry. Cześć pani! Weź pan, stój! Ci hejter! O, przyjacielu! Dzień dobry! Co jest z wami? Ja nie mogę! Ej, dobra, to jest chyba jakiś troll. Co się dzieje? Co ty robisz, Yeti? Ej, to jest jakiś troll. Nie celujmy się, przecież się kochamy! W sensie... Dobra, racja. Racja, masz rację. Należy do rodziny hejterów. Kumplu! Nie, dokładnie. Do naszej rodziny! Nie, no to jest niepoważne, przecież to są twoi najwięksi nemezis, no co ty robisz? Ej, tatuś! Czemu musimy jesteś? Zapisać tutaj Paliona! Pan Darek jest policjantem! Ej! Ale dlaczego? Przecież to już wiesz! Zostałem przyjęty stąd, dlaczego?
co? No, no bo już nie jesteś w naszym składzie, nie? Wszystko. Teraz jest, ale jeszcze trzeba napisać. A czemu właśnie nie? Aaa, już będę! No widzicie, jak mnie szanują? No tak, no, tak, ciebie nie szanują, ja cię nienawidzą! Palion, Palion, a może chcesz z nami tutaj władać całym Palionowem? No oczywiście! Nie, no, genialny pomysł! Nie! No. Świetnie! A będziesz, chcesz być księciem, czy chcesz być królem? Ogólnie mi się wydaje, że przez lekarza Dave'a straciłem kolor, byłem u niego w szpitalu. Tak, także... Tak. Wsadziłbym go za kratki. Nie, ja jestem za w ogóle. Na karę. Za jakie kratki? Panie Darku! Nie! Panie Darku! Odłóż to broń! Panie Darku, nie. Pan nie zmył tego pianki po goleniu. Ja strzelę. Jak to? Oj, faktycznie, kurde, no belem, ale no faktycznie mam piankę po goleniu. Pianka ja po goleniu. Ja nie mogę, stary. Ale to daje męskości. Ja panie Darku, mi się wydaje, tam? Że z Dave'em trzeba iść do aresztu i go przesłuchać. Nie, no dokładnie, daj bo... Yes. Poczekajcie, ja mam jedno pytanie, Paweł. Skoro tak bardzo mówisz na mnie, zobacz na nich, ty straciłeś kolory, nie masz ani jednego, a zobacz, oni dalej mają kolory, to dlaczego niby ich tak lubisz? Zobacz, przecież oni też mają te kolory tak jak my. Ale ja byłem w twoim szpitalu. Zobacz na hejtera, on ma też kolory, to dlaczego z nim rozmawiasz normalnie, a z nami jak z jakimiś wrogami, ale co? Ty teraz mówisz, że to nie może być nasz kolega, bo jest ciemniejszy? Że to jesteście wy sprawcami, ja nas tak, na to najdę dowód. Pójdziecie siedzieć, poproszę, to będzie wasza wina. Poproszę jakieś analizy w twoim szpitalu, jak to się stało, że będą jestem analizy. Taki. Dokładnie. Będą analizy jeszcze dziś. A do tego chcę jeszcze zaznaczyć, że jesteście bandą oszustów. Dobra, tak? Dave, a wiesz co ja ci powiedzieć? Że ty jesteś muł, młot, osioł, dureń, pacan, baran, szajbus, bałwan i inne epitety w swoim ciele. Jesteś tłumok, świrus, imbecyl, głupo, imbecyl. Nie ma co marnować tego. Szczęścia. Szczęścia hejterów. Rodzina hejterów górą. Panie Bogu, ja tylko... Poważny. Rodzina hejterów górą. Darą sobie jeszcze może syn go przesłuchać. Syn tatę hejtera może jeszcze, co? Dobra, nie, to chodź, Palion, idziemy go przesłuchać, co? Mi się zdaje w ogóle, Palion, że to on ma coś za uszami, bo tak wiesz, on tak cały czas gadał na ciebie, że na nas przecież gadał. No dobra, ale dlaczego tak zrobiłeś? Właśnie, czemu go potrąciłeś? Ja jestem oskarżany o rzeczy, do których nie mam żadnego sensu. Ej, kto wiedział, że przyjdę? Patrzcie na ten dywan. Ja wiesz co, będę zacząłem zmieniać już. Dziękuję. To ja to zmieniłem. Gdzie śpię? Chodźcie tu do stolika, no co? Zadajmy do stolika tutaj. Gdzie w górę będziesz spał. Zadajmy mu pytanka. Panie, a może pan ma parę pytań do niego? Myślę, że... O, ja mam pomysł. Pan dostaje ode mnie odznakę. I pan będzie teraz normalnie szeryfował. I broń. Masz jeszcze nawet taką. I możesz ich przesłuchać i nawet możesz strzelić. Nawet skazane. Strzelić się nie zgadzam z tego względu, że mam ubezpieczenie. Dave. Ale to kto je dostanie? Dave. Ja! Co? Dave. Co? Dlaczego uczyniłeś mi taką krzywdę? Nie uczyniłem ci krzywdy, to oni cię ranią. Popatrz na mnie. Oni są twoim wrogiem. Są twym Nemezis wewnętrznym. Odkłamię. Jak byłem w szpitalu u pana Darka, było wszystko w porządku. Odkąd poszedłem do tego szpitala, jestem szary. Paweł, wróć, nie pamiętasz tych szarych czasów. Wróć, Paweł. Co ty mówisz do niego? Zabij się! Zabij się! Ja cię mamię, dobra, koniec tobie. Idziemy z tą Palion, szybko! Co, idziemy, bo się boisz, że odzyska świadomość? Zabij się, nie mów, słuchaj nie mnie, mów do niego. Teraz tak, Paweł, przypomnij sobie te czasy. Nie mów do niego! Palion, uciekaj! Nagrywaliśmy wtedy razem. Kieruję, uciekaj! A pamiętasz pradziadka Paliona? Nie pamiętam, pamiętasz, jak stawialiśmy własnymi rękoma te wieżowce? Rodzina hejterów. Ja z nimi chwilę pogadam. Spokojnie, nie martwcie się. No, zostańcie sobie tu, lamusy. Dobra. Serio, panie Palionie, rodzina hejterów górą. I raz, rodzina hejterów górą. Do góry. I teraz tak. Odcinek. Syn Paliona był, ale się zmył. Był, ale się zmył? A patrz, a widzisz co to się tam tak fajnie na niebie mieni? Na niebie. Wieżowiec? Widzisz? A, ten. No to patrz, stawialiśmy go własnymi łapami. My, tylko ja, widzisz, ty w Bzyku. Jakie obrzydliwe kolory to ma. Ale to ma obrzydliwe kolory, bo ty barwy straciłeś, człowieku. My cię musimy naprawić. Ty se nie daj wmówić głupot. Oni ci to zrobili, patrz, ci za szybą, właśnie ci! O, do was mówię! To wy to zrobiliście! Rodzina hejterów! No, spokojnie, rozmawiam z nimi!
Tak, ja nie wierzę w to, nie? No dobrze. Tak, tak, to idźcie do nich, no. Elegancko. Ja ci powiem jedno, ja i tak znajdę lekarstwo, będę szukał dniem i nocą. Gówno, a nie lekarstwo! A ja ty się ślinisz, jak gadasz, plujesz! Może sobie, kurde, szczękę wstał, bo plujesz! Panie Darku, nie ma co tracić nerwów! Ja to spokojnie dobra, porozmawiam. Dobra, dawaj do nas, Palion. Chodź do nas i Walczyk będzie spał. Zaraz przyjdę do was. No dobra. Nie pamiętasz syna Paliona, wszystkich przygód, vlogów. Rok temu nawet vlogi do basenu wpadaliśmy. Były, co minutę. Były. Na linie się trzymaliśmy. Były. No to sobie to przypomnij, no ty kurde musisz myśleć, myśl. Pamiętam. Think about it. Pamiętam. No to sobie przypomnij, no to no to właśnie, no to jak nie pamiętam, no to co, no to dlaczego ty tak mówisz do nas? To za mało. Ale czego za mało? Dobra, mam dowód. Za mało wspomnień. Mam coś mocnego. Gówno minęło! Koniec sorry, czasu, dobra. Wcinam. Utka, tam, cicho! No. Przepraszam, chwilka, hejterzy, serio. No chodź, dobra. Teraz tak, patrz co tutaj mam. Co to? Jeszcze raz, bo chyba nie zauważyłeś. A, efekt dźwiękowy Band-Aid. No właśnie, nie pamiętasz tego? Przecież tak. To było dosłownie niedawno, no. Twoja piosenka, patrz! Kontrowersja, nie pamiętasz? No Jezu, czemu? Czy sobie ktoś zrobił to kino? Czemu ja mam kolory? A, bzyku. Bo każdy normalny ma kolory. Bzyku, jakby zamienić mu żółty na szary, to wyglądało elegancko, co? Nie, to by obrzydliwie. Ja mam tego dość. Ja idę szukać antidotum w moim oczywiście legalnym i bezpiecznym szpitalu, a ty trzymaj się od tych tam na H jak najdalej. Rozumiesz? Jak najdalej. Pana rodziców hejdera. Jezelu, Palionie. Tak. Chodź do nas. Dobra, zaraz do was przyjdę jeszcze. Co jest, hejterzy? Porozmawiajmy. Oni ci nagadali. Co to za debile ci nagadali w ogóle? Próbowali jakieś wspomnienia tutaj wskrzeszać, ale spokojnie. Nic się nie stało, to za mało. Ale wiesz co mi się zdaje, że oni po prostu chcą ciebie podejść. Dają ci wspomnienia, nie? Że musimy usiąść z nimi kontakt. Oni chcą i nie jakieś z nimi antidotum wcisnąć. Antidotum chcemy wcisnąć. Tak. Nie, oni cię otrują wtedy musisz, tym antidotum. Panie Darku, ja tutaj z hejterem, moim bratem, będę patrzył z daleka, ale musisz zamknąć szpital Dave'a. Dobra, idę teraz to zrobić. Teraz. I urywamy z nimi kontakt, Dywan. Ty jest noc, a myślisz, że oni to będą? Idziemy. Hejter, musimy patrzeć z daleka. Ja jestem szarem, mnie prawie nie widać. Co się dzieje? Dlaczego ty jesteś? Co ty tam? Czekaj, bo on idzie w moim kierunku, w mojego domku. O nie, do szpitala. Spokojnie, koledzy. Co ty robisz? Koniec robisz! To jest koniec! Zamykamy to wszystko! Co się tam dzieje? Jesteś poważny. To wyjdź stąd! Zamykamy to, koniec szpitala. Ty jesteś nienormalny. Barykadujemy okna. Wybaczcie, ale jako prezydent i rodzina hejtera musieliśmy zamknąć szpital, który szkodzi ludziom. Nie no, to by już wam po prostu totalnie odbiło. Dobra, zamykajcie se, ale ja wam powiem tak, ja znajdę dowody na to, że to wy tutaj zawiniliście i ja powiem więcej. Spotkamy się nie w sądzie, a w ringu. Wyzywam cię do walki na gołe pięści. Chłopie, na gołe pięści. Dobra, skończony jest. 1,88 m. Dowody są oczywiste. A to już jest moje. Pytanie. A to co chcesz, tego i tak nikt nie chce. Dowody są oczywiste. Gdzie siedziałem przez ostatnie parę dni? Jezusie święty, no po prostu nie wytrzymam. To jest jak mówienie do ściany. Przecież ci mówię, że to oni ci to zrobili, a nie my. A tym bardziej nie ja. Yeti? Co? Wydaje mi się, że bo Yeti był cały czas na służbie i coś musiał dorzucić do leków. Nie no, przecież to jest niesamowite. Słuchaj, oni się zgadzali. Przecież ty nie widzisz, że to oni to zrobili. Dobra, ja się poddaję. Ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, panie Polionie, która jest bardzo trafna, ponieważ Yeti jest policjantem, tak? A gdzie jest najciemniej? Pod latarnią. I to on zrobił wszystko. Co? To jest kostium, który cię ukrywa. Chyba pewnie. Was podjęło, tak. I zamienił się w policjanta tylko i wyłącznie po to, żeby nikt nie zwracał na niego uwagi. A panie Darku, ale po drugie, powiem ci, panie Darku. Popatrz na niego. Tak. Ja wyglądam jak kosmita, nie? Astronauta. Nie no, genialnie te jego barwy strój, głosu się zmieniają, jego, tylko jak na mnie strój, spojrzysz, nie? To nie jest strój lekarza. Ale no słuchaj, panie, ona wie doskonale, nie? Oktopusa. Może dlatego mam taką ksywkę.
Dobra, nie, panie, to jest koniec. Ja nie dam rady po prostu z nimi dalej gadać. Panie Palionie, pamiętaj pan, mieszkasz pan w ratuszu jak chcesz, albo u siebie w szarym domku. Nara. Nagle taki miły. To zabieram. Zamknij łeb tam! To jest... O, już kamera. Kamery wszędzie, tak? Zostaw to! Zostaw kamery to! Wszędzie. Daj tą kamerę, to jest nie ważne do śledztwa! Nie ma opcji. Dawam. Zatługę cię tym nie sikierką. Nie. Mimo, że nie mam ochoty tego robić. Chodź na wędkę. Chcesz zabić, tak? Już widzę, kto tu jest zły. Nie chcę cię zabić, tylko chcę cię uratować! Głupia kamerka, tak? Zostaw go, ty psychopatko! Popatrz, zabrałem tylko mu głupią kamerkę. O, no bo ona ma dowody, które zabić. Chcesz zniszczyć! Ona nagrywa jeszcze? O nie! Daj kamerę! Mam cię na hachole! Daj tą puść kamerę! Mam shotgun. Kurde, nie, nie strzelaj do mam niego! Shotgun. Bo to pojdę, pójdę. Mam shotgun. Policjancie, policjancie, oszuście, ty proszę się odsunąć. Dobra, nie jestem oszustem. Policjancie, oszuście, ty proszę się odsunąć. Jak najszybciej. Idę, no zostaw mnie w spokoju. Za wolno idziesz. Ej, no jak za wolno, nie mogę. Szybciej. Ej, pas, idę do domu. O, to, nie to, zawracaj nam tyłka. Tutaj, to też, doktor, co to w ogóle jest? Przyprowadź tu swojego Ej. Ojca, no, jak najszybciej. O, nie, ja dzwonię po tatusia. Trzeba zweryfikować. Tatuś. Nie podchodź. Jestem! Jest. Co? Co się stało? Chcesz się na cały dom, o co chodzi? Patrz, tatuś! Patrz, co on zrobił! To jest typowy oktopus, mówiłem! Panie Darku, pozwól, że ja to przeczytam. Doktor, ale co? Doktor Dave, widzisz? No. Od razu, jak mu się z oczu patrzy, widać, że kłamie. Czytaj bez zaśmiania! Kompleksowa czytaj bez zaśmiania! Obsługa, kompleksowa obsługa. Tak, no była. Jak w dyskoncie. Obsługa była, to co nie można tutaj. Ja mam, szczerze to ci powiem, że ja mam kompleksy, nie? Jak patrzę po prostu na Dave'a. Dbałość o pacjenta, no czułem się dbały, ale zbyt dbały, no że przeinaczył wszystko. Piękny, piękny asortyment. No był ładny, dopóki nie był w bedroku. No dobra, weź tam chłopie. Jest bardzo pilne, poszukiwana pielęgniarka wymógł ładna, zatrudnił tosta. To jest, ale to jest nieprawda, on się sam zatrudnił i mi jeszcze za to zapłacił. Jesteś niekompetentny do bycia dementuję lekarzem. Dementuję plotki. A po drugie... Mega dziwne. Nie podoba mi się oczernianie mojego wizerunku. Ja nie zrobiłem nic złego, to wręcz wy się pewnie wkradliście i coś zrobiliście. Dobra. Ja dowiodę prawdy. Proszę skasować ale to. Przekażę ci jedną rzecz, Dave'o. Od dzisiaj rodzina hejterów i Palion, który jest w rodzinie hejterów, to jest a Palion. Ja podam ci tę kamerę, bo... No właśnie, ja mam to. I to jest rzecz, która tutaj zmieni wszystko, lamusy. Czekaj, czekaj, co to jest? To nie są kamery, ja, na są, których jest, jest telewizor. Dowód. I ten dowód będzie przeciwko wam, bo jestem tego pewien, że tam coś znajdę. Nie po, z kamery nie poznaję nikogo, niestety. Tylko jeszcze mój monitor nie działa, niestety, więc no... Postaw tą kamerę na ziemi. I zobacz, co to. Ale ty nie rozumiesz, że to jest zawieszone, bo to nie działa. To znaczy, to teraz nie działa, bo nie ma... Ej, daj to. Widzisz, jaki złodziej? Wiedziałem, że to jest on. Daj mi to. Daj to nam. Co? Co? Ty wy jesteście niedormalni? Da. Daj to nam. Jaki dobra, dziki. Ja już wiem, panie Darku, proszę unicestwić Yetiego. On mnie zniszczył, dlatego jestem szary. Dobra. Czuję to w kościach. Sam go unicestwię, sam go unicestwię, sam go unicestwię. Dawaj to, dawaj to! Sam go unicestwię. Dobra, sam go. Nie zabijaj, ja mam! Dobra! Co? Dam wam! Co? Tak. Daj. Dobra, wiesz to. Ale... Miejcie tego pewność, że... Dobra. Co nam dasz? No dawaj to! Szybko, szybko! Do... Mamy to, Cydyk! Uciekamy! To jest jedyny dowód, no szkurde, panu zrób coś, to jest ważne! Idźcie do szpitala, nie podchodźcie. Nie no, to jest niepoważne. Nie podchodźcie. Dobrze, widzowie, jest wiele podejrzanych w tej wiosce.